Siemaneczko, ziemeczki, z tej strony Wajd, witam was na kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj, jak ja już opowiadałem, Q&A. Pytanka zadawaliście na Instagramie. Ja was teraz zachęcam do zostawienia łapki w górę, subika z dzwoneczkiem. Jeśli oczywiście tego nie robicie, polecimy po 100. A my w sumie już możemy zaczynać, nie? Możemy zaczynać, więc pierwsze pytanie od Kacper. Jakie masz najbliższe plany wobec kanału, co zamierzasz zrobić i tym podobne? Wobec kanału najbliższe plany są bardzo duże. Mam zamiar zrobić wam giveaway na 20 pasive carda. Na 1000 subów będzie taki specjal, ale to jeszcze trochę może się coś zmieni. Jeszcze trochę do 1000 subów, możecie mi w tym oczywiście pomóc. No dobrze, no następne pytanie od Juliak. Dlaczego zacząłeś nagrywać nety? Na YouTubie zacząłem nagrywać dlatego, że kiedyś, jak grałem jeszcze na PlayStation, miałem kanał swój na YouTubie, osiągnąłem tam 112 subów chyba. Tak, 112 subów. I właśnie od wtedy się zaczęła moja taka chęć do nagrywania, chęć do robienia streamów. Miałem kiedyś kanał właśnie na Twitchu, tam też były streamy. Nie wyszło, przeszedłem na YouTube'a i właśnie widzicie, co tutaj się właśnie odpierdziela na tym YouTubie. Dużo subów, jestem bardzo z tego dumny, KC. Dobra, następne pytanie, znowu Juliak, skąd się wzięła twoja nazwa Ufite? Zawsze mnie to ciekawiła. Moja nazwa wzięła się od tego, że byłem na obozie i wtedy miałem jeszcze długie włosy, miałem wtedy kitkę. I właśnie taki chłop powiedział do mnie, że ej, może będziemy na ciebie mówiłaś, no kitkę masz, tam podobny jesteś do White 215. No i tak się to jakoś zaczęło, powiedziałem, że mają na mnie mówić White, tak jakoś istotnie się, nie? Następne pytanie od Werci, co cię nakłoniło do nagrywania na ety? Tak jak właśnie mówiłem, nakłoniło mnie do nagrywania na ety to, że zachęcił mnie do tego na początku kiedyś Brywa, zamieszczę link do jego kanału w opisie. Zachęcił mnie on do nagrywania, ponieważ kiedyś on już szybciej ode mnie kanał i powiedział, swój, będziemy razem nagrywać. No to stworzyłem i właśnie wtedy się zaczął ten kanał, co grałem, nagrywałem na Playu. A teraz właśnie widzicie, wszystko się rozwinęło, jest bardzo super. Juliak, dobra, ostatnie. Czy piszesz z fanami, czy zrobisz jakieś spotkanie dla fanów? Jeśli chodzi o to, czy jeśli piszesz z fanami, jeśli ktoś napisze, to tak. Tak jakoś innych przypadków nie robię. I czy zrobię jakieś spotkanie dla fanów? Na razie tego nie planuję. Może jak będą większe liczby, to coś pomyślimy. A teraz to tak. Teraz tak nie myślę nad tym. xx.oldia.xx. Ile trwał twój najdłuższy związek? Hehe. Mój najdłuższy związek trwał półtorej miesiąca. Ale to było jeszcze tam 4 lata temu. To było takie. Najdłuższy związek to był mój. xnasia.x. Jak tam nowa chata? Powiem ci, że bardzo fajnie. Za niedługo się będę wprowadzał, więc jestem ciekaw, jak tam będzie. Czy w ogóle będę miał internet do streamowania? Zobaczymy jak. Najwyżej tutaj będę was powiadomił. xnasia.x. Jak życie? Spoko, jakoś leci. A tam możesz tam się pochwalić na streamku czy gdzieś. Czy znasz swoich wszystkich subskrybentów i czy ich doceniasz? Tak, doceniam, chociaż nie znam wszystkich. Ci, którzy są moimi kolegami tutaj, co mnie subskrybują, to tak, znamy się. A ci, którzy wbili na streamka, żeby pograć ze strefki, to ja takich osób osobiście nie znam, ale znam ich przez internet, więc może być. Zrób live z BS, proszę, albo polowanie na nowego zadmiarza, czy będzie? Przyrzekałem, że nie zrobię nigdy Brawl Starsa na kanale. Może to się kiedyś zmieni, ale wątpię, żeby coś takiego było. Czy wstydzisz się dziewczyn z klasy? Szczerze wam powiem, że czasami na streamie jak odwalacie taką manianę, nie? Że aż mi jest czasami taki cringe, że aż mi jest czasami wstyd, nie? Ale tak, to się właśnie wstydzę. Nudzą cię koronaferie? Szczerze, mam teraz taki okres, że przeprowadzam się, więc się nie nudzę. Następne pytanie. Jaka jest twoja samoocena? Moja samoocena jest dobra. Myślę, że nie jestem zły, ale potrafię dokuczyć. Jeśli ktoś mnie zdenerwuje, to jest naprawdę źle, nie? Od kiedy planowałeś założenie kanału? Założenie kanału planowałem... No tak, miesiąc
miesiąc temu już myślałem, że będę robił kanał na YouTubie, tak wtedy jak kończyłem streamować na Twitchu, to już wtedy myślałem, że zrobię kanał na YouTubie, będzie łatwiej. Kiedy będzie Minecraft, na przykład serwer dla widzów od Dominiko168? Nie będzie. Może Minecraft będzie, ale serweru dla widzów nie będzie. No tak myślę, że tak, to już są wszystkie pytanka. Myślę, że wam się Q&A małe spodobało. Jeśli chcecie więcej odcinków na tym kanale, możecie zrobić suba, łapkę w górę, tak jak już mówiłem na początku. Wbijajcie na streamka, który odbędzie się o godzinie 17, czyli za 10 minut. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Na razie!